szubienicę, na której powieszono Rudolfa Hessa. W 1947 roku, dwa lata po wojnie, po tak zwanym procesie warszawskim, Rudolf Hess na prośbę więźniów zostaje stracony na miejscu byłego budynku gestapo, który był jedną z największych katowni, mimo że sam obóz koncentracyjny Auschwitz był wielką katownią. Budynek ten, który tutaj się znajdował, był jednym z najgorszych. To, co wyprawiano tutaj z ludźmi, nie będę przytaczał przykładów, ale SS-mani, gestapowcy, którzy przeprowadzali tutaj te egzekucje, musieli w najdrobniejszych szczegółach opisywać zachowanie bitych ludzi katowanych i przekazywać je dalej celem dalszych badań. Szubienica, na której stracił życie jeden z organizatorów Holokaustu, jeden z ludzi, który był dumny ze swojego dzieła, czyli pogromu Żydów węgierskich. Jego szubienica znajduje się zaraz przy pierwszym profesjonalnym krematorium, które było w Auschwitz. Później następne, które nadawały się do mordowania na skalę przemysłową, znajduje się w Birkenau.